Czerw Begata. Poznań, Poland. Trochę tego jest. 23 dalej. Za ciężkie. Sport na pewno dodaje adrenaliny. Jeżeli mówimy o takich sportach bardziej zewnętrznych, to też właśnie takie cechy zewnętrzne, czyli osoba jest bardziej odporna na zimno, na wiatr, na inne warunki atmosferyczne, ale też osoba się czuje pewnie, jakby, bo wiadomo, że w szkole jest obowiązek nauki WF-u, więc taka osoba, która ćwiczy tam na przykład gimnastykę, jest jej łatwo zrobić inne rzeczy, na przykład, nie wiem, tam szpagat, niż osobie, która nic nie robi. Wyciągnij tamto. Nie, nie tu. Tam na końcu, przy tym. O! Dobra, stoi teraz. Przyjechali koledzy z Warszawy i zapytali mi, czemu nie startuję w Mastersach, czyli w byłych mistrzach na regatach o Mistrzostwo Świata. No i zacząłem w Zagrzebiu od jedynki, bo nie miałem z kim. Gdzie byłem trzeci, potem Litwa to były troki, potem Wiedeń to już z Renatą Gosteńską, byłą mistrzynią wielokrotną Polski, którą namawiałem przez 2 lata, żeby spróbowała. No i nareszcie dała się namówić. Siedliśmy na łódź, przepłynęliśmy do Norbertanek. Mówię, jak? Renatko, a ona na to odpowiedziała: Zdzisiu, jestem szczęśliwa. No i tak szczęśliwie parę lat przewiosłowaliśmy. Zmarła, jak miała 90 lat, a 3 lata wcześniej zaczęliśmy. Teraz mam 93. Byliśmy nagrodzeni seniorzy roku. No i potem już systematycznie aż do tego roku wiosłowałem. Corocznie startowałem w regatach. Prawie często byłem na jedynce i najgorzej na jedynce byłem w trokach, byłem 5. czy 4, a tak to na ogół 3. albo 2, ale no już konkurencja była niewielka, bo już byłem stary, bo już tacy starzy ludzie się nie mieli sił ani ochoty na wiosłowanie. Te regaty ostatnie, rekord, 6 startów, 6 medali. Wszystko za to, że stary, a wiosłuje. A to jest jeden z tych 6 medali. Finisz! Raz! Raz! Dajesz, tato! Brawo, super! Cała ekipa, 3. medal, grono kibiców, prasa. Fanka najzagorzalsza, menedżer tutaj jest, menedżer, Majeczka. Mój brat jest jedynym na świecie wioślarzem w wieku lat 93, który jeszcze siada na łódź i startuje i nie wiozą go, tylko rusza wiosłami. Zdzicha bardzo, wszyscy tam lubią, znają, no i zapraszali nas na następne mistrzostwa do Lidzu, które się mają tam odbyć. Nie wiem, czy mnie zaproszę, czy pojadę, ale w każdym razie jestem z niego dumna. Mieliśmy taki spokojny, wspólny pobyt, no, jesieni życia, ale taka jesień też bardzo piękna. Aktywność jest bardzo potrzebna, jest to zasada, że jeżeli się nie ruszamy, no to wszystko się zastoi. Powietrze daje to, że człowiek się dotlenia, otoczenie przyrody tak uspokaja. No, a w ogóle no to jak się ruszamy, to żyjemy. W środku jest taki dzwony. A to tu. W roku 50. Wisła nie wyglądała tak, tylko była nieuregulowana i schodziło się jeszcze do jakieś 30 metrów niżej. Po takim pomoście długim od brzegu na pomost, który też był pływający. Było niebezpieczniej dla łodzi, bo były kamienie na dnie Wisły
jak się nie znało wody, to nie można było, no, ale najpierw pływaliśmy ze sternikiem. Długo na czwórce ze sternikiem pływaliśmy, właściwie od wiosny, od maja 50 roku do lipca. W sierpniu byliśmy na obozie w Kruszwicy i tam wygraliśmy na Mistrzostwach Polski bieg nowicjuszy, to się nazywało, ale wygraliśmy bardzo wyraźnie, no i zaczęły się treningi do poważnych rzeczy. Nie uknęliśmy jednak rozbicia łodzi, popłynęliśmy do Nowej Huty, gdzie stał zacumowany statek. Trafiliśmy na wystający jeden ząbek kotwicy i rozproliśmy łódź na długości 2,5 metra. Woda się leje do środka, Czesiu mu prędzej, prędzej możemy, zdążymy dojechać. Ja mówię, do nieba chyba. No i przynieśliśmy łódź z Nowej Huty na ramionach. Oczywiście na ramionach skóry nie zostało nic, tylko gołe mięso. No ale jeszcze gorzej miał sternik, który wiózł 4 długie wiosła. Po drodze były komentarze, o, szybowie zniosą to, tamto, owo. Na śmiechu trochę było, a w ogóle byliśmy przerażeni, co to będzie, nie? Po 2 tygodniach niewiosłowania, dosłownie 3 dni przed Mistrzostwami Polski się spotkaliśmy. Trener Burwil już wtedy nas trenował. Poprzedzający dzień zrobił taki trening. 2 kilometry z powrotem, 4 na start, rozgrzać się dobrze i startować tak, ile mamy siły. Wystartowaliśmy, przejechali, powiedział, jeżeli wystartujecie tak, jak wystartowaliście, to już was nikt więcej nie dogoni. Przyjedziecie pierwsi daleko z przodu. I tak się stało. Wygraliśmy Mistrzostwo Polski. I w roku 56 na Mistrzostwach Europy nasz najlepszy wynik, 6. miejsce na Mistrzostwach Europy. Trenowałem dziewczęta, które jako juniorki przez parę lat pod moją opieką wygrywały całe masy medali na Mistrzostwach Polski. Były w kadrze narodowej. Jak zobaczyłem człowieka, który zakręca na nartach, powiedziałem sobie, że muszę tak jeździć jak ten człowiek. To tak cudowne. I w takim środowisku w górach wychodziliśmy o 9:00. Do ciemności chodziłem po górce, żadnego wyciągu nie było. Tak przez 2 tygodnie. No ale zostało mi narciarstwo do teraz. Jeszcze bym w tym roku chciał pojechać na narty. Bardzo dobrze pływam. Jak czas pozwala, jeżdżę na koniach. No i tak, to teraz się wdrażam w wiosłę, czyli tak 4-5, no prawie cały tydzień chodzę na treningi. Jestem dumny, bo jako jedyny na świecie, może jeden z niewielu, uprawia sport w wieku 93 lat, bo wiadomo, są ludzie, którzy w wieku 50 lat zamykają się w własnym pokoju, no i spędzają tam resztę życia i nie chcą nic zrobić, a wujciu, czy poniedziałek, czy niedziela, no to on na wiosłach pływa, chodzi. Sport, jaki myśmy uprawiali, czyli amatorski albo półamatorski, bo jednak dostawało się tam jakieś stypendium, no nie porównywali. W tej chwili jest zawodowstwo. No albo jesteś zawodowcem, wiosłujesz codziennie i masz opiekę związku, albo nie jesteś zawodowcem. I powiosujesz trochę i odchodzisz, no bo nie ma po co. Idea wymyślenia, żeby sport był zawodem, jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. Ma być zakręcone, lewe ma być zakręcone. To już jest,
podkręcić, wyjąć wiosło. Noga między szyny. Nie ciąg za mocno. Tak jakbym zrobił lekcje, jakie robiłem przez całe życie. Siadałem na dwójkę podwójną i uczyłem tego przede mną wiosłowania. No i taka malutka lekcyjka była dzisiaj też. Gdybym miał jeszcze się urodzić raz, to bym bardzo chętnie robił to samo, co robiłem całe życie. Udane życie, cudowne na powietrzu i z młodymi ludźmi. Może dlatego jeszcze jakoś się trzymam. No i to, że się ruszam, że wiosłuję. No nikt niestety z moich kolegów nie żyje.